Hej, hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w Slime Rancherze w wersji 0.4.0, czyli tak, już przyszedł. Witam was w update'cie, zwanym także update'em Slime Science Update, czyli po prostu witam was w miejscu, które jest tam. A, nie pozwolono się przedostać, tak? To sprytnie. Sprytnie. I tak bym to obszedł. Spokojnie bym to obszedł, gdybym chciał. Ale oczywiście nie będziemy oszukiwać czy coś. Kupujemy laboratorium. Pozwala ci zacząć swoją karierę jako amatorski, nielicencjonowany, slajmowy naukowiec. Za 10 tysięcy. Specjalnie wziąłem to drugie konto, moje to jest, gdzie mam już 83 dni za sobą, by móc, żeby nie musieć oszczędzać, tak? Odblokowałeś laboratorium, specjalne rozszerzenie farmy, które pozwoli ci tworzyć gadżety Slime Science. Idź do stajni. Stajnia ma cały sprzęt, który potrzebny ci, by zacząć. Zaczynając od różnych gadżetów, po jakieś drobnostki, że tak powiem, nawet głupostki. Takie słowo chyba nie istnieje nawet, ale co z tego. Moi drodzy, dobrze. I teraz time to get crafty. No właśnie, możemy kupić sobie tutaj plany. Na przykład mamy pompę nowicjusza, pompę, która będzie jakby zbierać zasoby pod ziemią. Tutaj mamy zasoby od dzikich pszczół. Tutaj mamy teleportery, tutaj mamy gadżety. Będą czynniki, które moglibyśmy coś przesyłać między dwoma punktami. Med Station, gdzie będziemy odzyskiwać życie kosztem energii. Działko wodne, które pozwoli nam zniszczyć tary. Znaczy mamy się koszykówkę, co bardzo chętnie zaraz zrobię. I mamy Slime Stage, dzięki czemu możemy pożyczyć tutaj jednego slajma i pokazać, kto jest slajmem numer 1 dla nas. Tutaj możemy włożyć jakieś przedmioty, ale ich nie możemy już nigdy wyciągnąć, chyba że coś chyba z nich zrobić. Tutaj można wrzucić. Mamy plorty i różne pytajniczki. No właśnie, a propos pytajniczków. Gdy włączymy sobie resources, tutaj mamy oczywiście silver parsnip, co nie będzie blokowane przez długi, długi czas. Też aż wejdzie meteor slime, ale to daleko, daleko. Tutaj nam brakuje któregoś kurczaka, którego nigdy nie wziąłem, nie znalazłem. No cóż, nie. Czegoś, ciekawe, czego nam to brakuje. Jakiegoś owocka, nieważne. No i tutaj mamy tutaj te wszystkie rzeczy, mamy pełno rzeczy, które możemy odkryć i są to właśnie te rzeczy, które możemy, z których możemy stworzyć różne gadżety. No tak, nowa jest drill, czyli wiertło nowicjusza. W skrócie tak możemy je stworzyć, ale potrzebujemy, jeszcze raz, sprawdźmy. Potrzebujemy 10 pink plortów, 6 rock plortów i 3 red plorty. Jeszcze zobaczymy sobie naszą okolicę, tutaj mamy jakieś ślady. Tutaj nic nie ma. Zresztą jak byliśmy ostatnio, tutaj się niewiele zmieniło. Żeby było szybciej, pójdziemy tędy, tak? Można wejść tędy. Jakieś fajne skrzynki, ale są dekoracyjne. Widzę, że nie zniknie zbyt szybko nam to. O, są rady. Ile potrzebowaliśmy? 3. A to weźmiemy 2 razy więcej, żebyśmy mogli zrobić sobie 2 pompy. O, to jest dobry plan. A w sumie mamy pieniądze, moi drodzy. Zrobimy sobie 3 pompy. W takim razie potrzebujemy 3 te, także 30 różowych oraz, co tam jeszcze było? 6 tych, czyli 18 tych. 34 to mamy, trochę sobie przygotowałem. 19. 47 to 30 potrzebujemy. A jeśli to przeszlibyśmy się w dowolne miejsce poza ranczem i tam by były te pink plorty, więc spokojnie. Szybko biegnijmy. Idziemy, idziemy. I możemy włożyć sobie te plorty tutaj. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Żebyśmy mogli sobie... Aha, sold out jest, tak? No to dobra, to nic już. To sobie kupimy może... Jest sens kupować coś? Nie, później sobie może coś kupimy jeszcze. Teraz. Blueprint. Fabricate. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Mamy 3 nowe Ice Drill, moi drodzy. Zawiesił nam się ten. Zawiesił nam się tutorial, jak widzicie. No cóż. Fabricator. Szybko klikniemy, żeby nam się odciął.
O tak, tutaj mamy podział. Extractors, Utilities, Warp Tech, Decorations, Curious. Tutaj też nie, tutaj w zależności co jest do którego należy. Gadget Mode, właśnie też o tym miałem właśnie wspomnieć, dobrze, że moja gra ubiegła. Te, włączam się ten tryb gadżetu, taki fajny. Możemy na przykład położyć gdzieś nasze rzeczy. No to przykładowo, położymy sobie naszą... tutaj. Tutaj. I żeby nie było w tych samych miejscach. Tutaj. Okej, okay, to wszystko co pokrywa podstawy ten i jest jeszcze ciekaw więcej, wróć tutaj. Obczaj stronę w Samepedii, ale ponieważ ja tego nie chcę zrobić, kupimy sobie jakiś plan. N2. Wiecie co, jestem bardzo ciekaw tej slajmowej koszykówki. Szybko sobie sprawdzimy czego potrzebujemy. Curious. O moi drodzy. Zanim będziemy mogli budować, to potrzebujemy 65 tabi plortu, 25 hunter plortów, nie mówię, że ich nie mam, to ja je mam. Ale potrzebujemy też tych tych zasobów, które można wykopać właśnie z ziemi. Więc no, tego sobie nie zbudujemy, ale możemy kupić inne plany czegoś bardziej podstawowego. Na przykład, no dobra, no Vice Pump będzie już lepsza. 3 razy ping, 6 razy i 3 razy boom. No to za sekundę wrócimy. To potrzebuje 21 godzin, czyli calusieńką noc, w sumie. Dopiero jutro o 6 to będzie, jak wstaniemy, w sam raz. No już zapomniałem jakich potrzebowaliśmy, super. Na pewno od tych koleżków były tam wpisane. Nie wiem ile, ale i wezmę całość, całą pulę. No chyba tych też tam było, to też wezmę całą pulę. I chyba były boomy. Za bardzo się skupiłem na fakcie czasu teraz, żeby... Tak, boomy były, ale boomów było tam mało, to wezmę tylko 13. O nie, dostaliśmy. Biegnijmy, droga Beatrice, bo tak się nazywa postać, którą prowadzi, którą jesteśmy. Jesteśmy Beatrice Labo, o ile dobrze pamiętam. Ale o niej będzie o wiele więcej... O tak, ale głośno to pracuje. Ale to pracuje głośno. No i o niej będzie więcej w późniejszych częściach. Rzućmy już tam, co nam tam. I tak nic nigdy nie zrobimy. Okej. Okay. Nowa ice pump. Możemy fabrykować jedną pompę, którą położymy sobie tutaj. On też pracuje prawie 22 godziny. No i dobrze. No i to by było, jeśli chodzi o takie totalne podstawy podstaw. Tym się jeszcze później zajmiemy. Żeby móc wam pokazać jeszcze kilka ciekawych spraw, pójdziemy sobie na farmę i za chwilę się wyprawimy. Wyprawę. Tak. No tak, trzeba mi musi minąć, te dwa dni muszą minąć niestety. Żeby móc wam pokazać to, co chcę wam pokazać. Śpi. Piękny dzień, by wstać. Jest już. I jeszcze nie ma. A co takiego tutaj ma być, moi drodzy? Tutaj ma być O, lepiej zebrać, zanim się zepsują. I dać tym właśnie na przykład Pink Slimikom, bo widzę, że ich bardzo potrzebuje ich kryształów. Boże, jak ja seplenie. Kryształów. Okej. Okay. Odanią sobie zostawimy oczywiście dla Crystal Slimów, bo to jest ich ulubione jedzonko. Różowe, jak wiadomo, nie mają ulubionego. Już 26-5 minut, poczekamy sobie. A ty jeszcze 2 godziny, o no ty. No nieważne. Okej. Okay. To w sumie to jest, jeśli chodzi o podstawę, jeśli chodzi o Slime Science. Obecnie jest podobno dostępnych około 45 gadżetów, obecnie. Ja tutaj widzę tylko tyle. Ale kolejne chyba będą się pojawiały, zastanawiam się właśnie kiedy, jak załatwię już wszystkie? Czy dopiero będą się pojawiać? Zobaczymy. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Niepotrzebnie w tym momencie sobie uświadomiłem, że niepotrzebnie wziąłem te. Ready! Jellystone! Sprawdzamy. Jellystone, czyli kamień jakby żelkowy? Jest zarówno solidny i piszczący w tym samym czasie.
Oczywiście crafting material to taki typowy materiał, który można dostać za pomocą właśnie wiertła. Tu mamy slime fossil, czyli po prostu skamielinę slimową. Gdyby historia mogła się uśmiechać, wyglądałaby właśnie dokładnie tak. Szybko. Samo jellystone, no cóż. Jeszcze godzina. Oczywiście na ten czas. Okej. Ponieważ nic wielkiego z tym nie zrobimy. Możemy jedynie wrzucić to z powrotem, prawda? Nowa ice pump, nowa ice drill. To wytrzymuje tylko jeden cykl. A czy są takie, które wytrzymują więcej niż jeden cykl? Jeden cykl. Niestety, no nie wykorzystują. Musimy jeszcze kupić to, żeby sprawdzić już wszystkie możliwe. Nowa ice apiary. Plorty fosforowe. Takie. Fosforowe, honey i te. 57 minut, zdążymy. A co, a tam. Szybko skoczymy sobie. Zbudujemy kolejne i prześpimy się znowu. Się z tym. Aha, idziemy. Tak więc, no póki co, no dość ciekawie to wygląda. Jeszcze oczywiście to nie jest jakiś super wow coś. Fosforowe potrzebowaliśmy. Nie wiem ile tam było, ale kilka tam było, no to już wziąłem więcej. A wy co? Jedliście już? Potrzebuję koniecznie. To jeszcze skoczymy sobie do różowych, może zdążę wciągnąć. Do różowych, boże. Skoczymy sobie do honey slime'ów. Treasure Cracker! Już dostępny. Jako o ulepszenie. Pozwala ci ominąć, złamać zamki na podstawowych pudełkach właśnie. Jakby skrzyneczkach z, no skrzyneczkach z skarbami. Kupujemy za 4,5 tysiąca. Tak, dzisiaj nie oszczędzamy w żadnym stopniu. A tak, mieliśmy zebrać od tych jeszcze. Co ta marchewka? Co ta marchewka tutaj robi? A no tak. Nie mogę nic z tym. Jejku. Wrzucimy tą dziwną cebulę, że tak powiem. No w sumie tak się to tłumaczy. Dobrze. Wrzucimy nic z powrotem. Okej, i zbierzemy tą od onion z powrotem szybko. I biegniemy. A żeby móc dalej robić tam ciekawe gadżety. Ty już chyba skończyłeś. O, jakieś nowe. Musimy szybko zebrać. Steam Spiral Steam. Jeżeli już będziesz szukał, znajdziesz coś pięknego. Piękny materiał do kraftowania. Także znaleźliśmy. Nie, to tylko tyle. I Primordial Oil, czyli nie mam żadnego pojęcia, jaki olej. Jaki olej, to nie jest olej, tylko jaka ropa. Nie, to nie jest ropa. Kurczę, mi się już myli. W sumie na jedno prawie wychodzi. To coś jest prehistoryczne. Dobrze wiedzieć. Rzucimy tu standardowo. Mamy plany, żeby móc zbudować nową ice apiary. Razy dwa. I jeszcze z pompy sobie to zbudujemy. Brakuje nam teraz już tych tylko. I teraz. O! Zapomniałem o jednym. Byłby niezły przypał. No nic, teraz w jakichś innych miejscach. O, tu na przykład. Jedno to. Tu drugie. A ciekawe, czy mogę w jakichś innych ciekawych miejscach. To też zobaczymy sobie za chwilę. Nie było, nie miałem 10 tych warzywek. No cóż.
Mogę. Więc tu będzie ta pompa. A my idziemy... Po co my idziemy w tym momencie? A no tak. Już pamiętam, po co mieliśmy iść. Po pierwsze, może zgarniemy trochę tych pink... pink plortów. Za darmo, że tak powiem. A po drugie, skoczymy sobie... Tutaj. Tak, wiem, gdzie będzie ten treasure chest. Ale tylko ten wiem, gdzie jest. Więcej nie wiem. Sprunch trap. I dzięki temu odblokowaliśmy plany. O! Tam jest kolejny fabricator. Tylko, że niestety on jest niebieski, moi drodzy. On jest niebieski, to znaczy, że my go sobie nie... Boże, fabricator, treasure chest. Jest niebieski, co oznacza, że my go nie złamiemy. Bo mamy tylko jakby licencję tylko na te zielone, że tak powiem. Więc niestety sobie go nie złamiemy. Niestety. Więcej tych plortów, im więcej tych plortów, tym lepiej. O, marchewa jakaś stara. Dobra. A co, w ogóle nie sprawdzałem niektórych miejsc w kontekście tych właśnie chestów. Co? Tego tutaj wcześniej nie było. Aha, tak, była mowa o tym, że dodali jakieś nowe miejsce. Dobra, to by się zgadzało. No i tak wygląda to nowe miejsce, moi drodzy. Teraz jak się skręci w prawo. Nic w sumie szczególnego. Jak zejdzie się w dół, tu też jest to samo. Czy podobne bardzo. Zbierzemy te pinki. Pink plorty się nam bardzo przydadzą. Tu też się przyda. Co to za... Chikadu. No nic, jeszcze te dwa. Dobra. Coś mi się wydawało. Znaczy przejdziemy się w prawo. Zobaczyć, czy tu nie ma jakichś rzeczy do... Jakichś chestów, treasure chestów do złamania podsów, nie chestów. Ciężki język. Cóż, przynajmniej wiemy, że tam jest ten niebieski. Tu też jest ten niebieski, więc żeby wam udowodnić dla pewności, gdybyście przypadkiem mi nie wierzyli, że nie da się ich złamać. Proszę bardzo. A more advanced treasure cracker is required, czyli potrzebujemy bardziej zaawansowanego... no, łamacza kodów, szyfrów, kodów, zamków do tego właśnie... do tego właśnie... skrzynki z tymi. Do tej właśnie skrzynki. Próbujemy tutaj. Jest! A, tu się nam udało. Tutaj nie wiedziałem, że będzie, będę z wami szczery, nie wiedziałem. O mój... No, Violet Slime Lamp, będziemy mieć lampeczkę slime'ową, moi drodzy. Zdołam tu wyskoczyć? Mam nadzieję, zobaczymy. Ale super, po prostu świetnie. Będzie nam trochę przydługawy ten odcinek, ale chyba warto, moi drodzy. Później jeszcze sobie podwiedzamy mapę, moi drodzy, wybaczcie mi w tym momencie. Zrobimy sobie jeszcze jeden specjalny odcinek do całkowitego zwiedzenia map i sprawdzenia, gdzie są wszystkie treasure chesty. Czy tam widziałem coś żółtawego? Nie. O, i właśnie. Kiedyś mówiłem, że update 037 jest dla mnie ciekawy, bo prowadzę głównie tłumaczenia i małe ulepszenia. Prowadzą głównie tłumaczenia i małe ulepszenia, ale także prowadził zmianę teleporterów. Teraz teleportery wyglądają tak. Proszę. Przy czym jeszcze pokazują, dokąd prowadzą. To jest naprawdę ogromny plus. O, proszę, do drive. Więc to naprawdę pomaga. A teraz wrócimy do naszego... poprzedniego miejsca, że tak powiem, gdzie byliśmy, czyli do laboratorium. Powoli, aczkolwiek skutecznie. Szybko skoczymy. A tak w ogóle to ile tutaj będzie się jeszcze? 17 godzin. Po pierwsze, ta lampeczka mnie bardzo interesuje. A co się skończyły? A co się skończyły? Niech to.
Jak to nie mogę ich użyć? Nie rozumiem za bardzo. No fajnie, fajnie, ale chciałbym wciąż jednak... A nie, jest opcja. Dobra, dlatego było sold out. Fosfory, Buzz Walks i White Honey. Nie mam żadnych z tych rzeczy. A tutaj brakuje nam czterech Deep Brine. No niestety, moi drodzy, nie zrobimy sobie jednak dzisiaj lampeczki. 17 godzin jeszcze, musimy się ich przespać z tym, że tak powiem. Aha, nie wrzuciłem wszystkich różowych. Próbujemy z dalszej odległości? Próbujemy. Chyba szybciej będzie tędy. Ale tam obojętnie, którędy pójdę. Wyjdzie na jedno. No teraz mam nadzieję, że będzie więcej, szybciej dostaniemy to ulepszenie, którego potrzebujemy. A co, ile potrzebuje czasu? 16 godzin jeszcze, czyli... Śpi do rana. O, fajna muzyczka. Ile jeszcze? 2 godziny. 25 minut. Sprawdźmy, jak tamte dwa. Dwie godziny 26 minut. No nic, trochę musimy sobie poczekać. Ciekawe, czy... O, patrzcie, możemy. I tu też możemy. Fabrykuj. Fabrykuj. Tutaj puścimy to. Tu puścimy to. No i jutro rano. Jak wstaniemy. Już będziemy mieli gotowe. To w sumie... Chyba nam nie znikną te rzeczy. A już nie mówiąc o tych, więc przyśpimy się jeszcze jedną szybko noc. I będziemy kończyć nasz dość długawy epizodzik z Slime Ranchera, opisujący Slime Science. A, dlatego tu nic nie rośnie. No właśnie. Cóż, trochę nam slimy będą głodować, ale to się zajmiemy innym razem. Jeszcze fajniejsza muzyczka. Zobaczmy, co masz dla nas. Aha, no tak, pasuje mi się pozbyć warzywek. To szybciutko. Łapcie. One są dość ważne, zobaczymy jak to z tym będzie. Dobra, zobaczmy, co to nam niesie. A, samo Primordi. Oj, Primordi. Ciągle gubię tą drugą R-kę. Okej. Teraz te cztery. O, a to coś nowego. Buzz Walks, czyli... wosk. Znowu. Znowu olej. A, w tą stronę. Tak, i tutaj mamy też ten Vox. Vox, wosk. Więc mamy 13 razy olej. Tudzież tam ropa, czy tam jak to patrzy. Ja bym to powiedział olejem, zostanie, niech to zostanie olejem, jak było olejem. Tak. I coś możemy, czy coś do któregoś planek nam się to przyda? Slam by hop. Brakuje nam wciąż 10 jelly stone'ów, do 11 tej royal jelly jeszcze dużo. Ale tylko do lampeczki już nam brakuje o wiele mniej. Brakuje nam tylko tego dzikiego... miodu. Tak, miodu. Czy to są tak? Wszystkie możliwe plany wykupienia załatwiłem sobie. Więc... musimy tylko po prostu dalej tworzyć, że tak powiem, te tutaj. Fosfory... Rockrat, fosfor, rockrat, pink. Fosfor, rockrat, pink. Muszę to sobie zapamiętać i będę tworzył. Moi drodzy. Tak więc już wiemy, czego potrzebujemy, żeby tam dalej zbierać... o, pełno rzeczy. Zbierać towar. Tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku z Slime Ranchera, gdzie będziemy dalej poszerzać naszą wiedzę na temat Slime Science. Tak więc do zobaczenia, moi drodzy, i hej, hej!